Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Pan minister Nowak apelował, żeby nie zaklinać rzeczywistości, więc pytam pana ministra i też go proszę o to, żeby nie zaklinał rzeczywistości. Autostrada A4, wielokrotnie już tutaj poruszana, od Tarnowa do Korczowej. Jakie były pierwotne po kontraktach terminy zakończenia tej inwestycji i jakie były koszty zrealizowania tej inwestycji tuż po kontraktach? A jakie są obecne i terminy zakończenia tej inwestycji i jakie są koszty? Bo no, ponoć 2 miliardy więcej pieniędzy trzeba wydać. Pytanie skąd? Czy Unia Europejska dodatkowo doda, czy też będą to źródła z budżetu państwa? Sprawa kolejna. Dębica. Tarnów. Odcinek bardzo ważny. Konsorcjum polsko-irlandzkie funkcjonowało. Polska firma upadła, irlandzka nie upadła, ale skarży Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. I mam pytanie, bo podobna sytuacja była w Irlandii. Komisja Europejska tej firmie przyznała wysokie odszkodowanie. Jakie państwo tutaj przewidujecie, że może być odszkodowanie i skąd te pieniądze się znajdą? I tak na koniec, panie ministrze, bo pan apelował tutaj o to, żeby w sposób uczciwy i nieelegancki nie występować. Nie chcę. Natomiast pan tutaj mnie osobiście też obraził, bo ja chciałbym z całego serca, żeby wszystkie inwestycje jak najszybciej były realizowane. Natomiast pan próbuje tutaj powiedzieć, że mnie boli, bo ja jestem w opozycji, ale mnie nie boli, że szybko i skutecznie to ma być zrealizowane, tylko mnie boli, że jest ta opieszałość. Poseł Wojtkiewicz.